Dobry wieczór. Witamy panią Beatę. Witamy Adama. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Witam. Dzisiaj mamy dynię. Dynia nasza królowa na ten sezon. Sezon powiedzmy zimy. Jeszcze nie zimy, no ale już niedaleko. Dzisiaj ugotujemy wszystko na bazie dyni. W międzyczasie, jak poczekamy jeszcze na innych, którzy się połączą. Cześć Julka, witam panią Danutę. Cześć siostra. Ok, w międzyczasie, jak będziemy czekać, aż się nam inni połączą, ja zacznę dzisiaj robić coś nowego. Przyznam się szczerze, że eksperymentuję dzisiaj razem z wami. Tu zrobiłam sos z beżamelly. Teraz go trochę tylko podgrzejemy, żeby był więcej lejący. Zrobimy dzisiaj lasagne z dyni i dynię nadziewaną w jednym garku. Wszystko razem. To jest nasza beżamella. Oczywiście później wam wyślę wszystkie składniki i jak się robi sos z beżamelli. Ciao Romina. Nasze przykrywki Magic Cooker, jak wiecie, bardzo nam się fajnie sprzedają już na terenie Polski. My wchodzimy na rynek polski z tymi przykrywkami, ponieważ jemy przede wszystkim zdrowo. Zdrowo, dietetycznie, używamy bardzo małej ilości tłuszczów i z naszymi przykrywkami wszystkie produkty, które gotujemy, używamy, nie tracą substancji organoleptycznych. Dzisiaj zrobimy, jak mówiłam, lasagne z dyni. Zrobimy dynię nadziewaną i zrobimy takie bułeczki z dyni, gdzie później możemy przełożyć czymkolwiek, szynką gotowanym, serem białym, cokolwiek macie w domu, kto co lubi, możemy przełożyć. Witam wszystkich. Dobrze, to idziemy do przodu w międzyczasie. Przyznaję, robię to pierwszy raz, także mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, na pewno wyjdzie nam to super, ponieważ lasagne możemy zrobić ze wszystkimi produktami, które mamy w domu. Możemy robić z cukinią, możemy zrobić z pesto, możemy zrobić z mięsem mielonym. Można robić na różne sposoby lasagne. Ok. Dajemy ciasto, trochę sera żółtego. I damy troszeczkę mozzarelli. Tutaj. I oczywiście dynia jest surowa, zobaczcie. Dynia jest starta na grubej tarce i wszystko surowe. Z
Specjalnie nie przygotowałam nic wcześniej, ponieważ chcę Wam pokazać na żywo, jak się robi lasagne z dyni. Także nam dość szybko teraz pójdzie. Dajemy drugą warstwę. Nie, damy jeszcze trochę beszameli. Tak. Okej. Chciałam Wam pokazać, jak można gotować wszystko razem na surowo w jednym garnku. Smacznie i oczywiście szybciutko i zdrowo. I tak będziemy przekładać warstwy. Teraz damy sera żółtego. Trochę parmezanu. I oczywiście znowu beżamela. Nasze przykrywki nam zastępują, kochani, wszystko. Z naszymi przykrywkami możemy piec ciasta w tym garku, możemy robić chleb, możemy gotować bezpośrednio z zamrażalki, bez potrzeby rozmrażania. W tym samym czasie, jak świeże mięso, jak świeże warzywa, możemy. Nam zastępują, przykrywki nam zastępują piekarnik, mikrofalówkę, szybkowar, toster. Ja osobiście nie używam piekarnika już 1,5 roku, odkąd zaczęłam używać te przykrywki magiczne, ponieważ naprawdę jemy smacznie, gotuje się szybko, nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy nic przygotowywać wcześniej, żeby było podsmażone, żeby było zrobione. Możemy dać trochę parmezanu. Oczywiście kto co lubi. Tutaj i została nam jeszcze dwie warstwy nam zostały. Dajemy znowu surową dynię. Cześć Natala. Cześć Monika. Witam, witam wszystkich. Cieszę się bardzo, że jesteście ze mną, że nas oglądacie, ponieważ naprawdę polecamy nasze przykrywki, nasze garki, ponieważ to jest super sprawa. Bułki z dyni, tak, ale musisz poczekać na chwilę jeszcze, Łuka. Nie wiedziałaś, tak, że zrobię bułki z dyni. Dzisiaj powiem Wam szczerze, jak mówiłam wcześniej, robię wszystko pierwszy raz. Także lasagne jeszcze z dyni nigdy nie robiłam, ale że jest teraz pora na dynię, to chcę spróbować. Chcę po prostu spróbować, bo myślę, że będzie pyszna. Dajemy następną warstwę. Tu ok. Zobaczcie, ja robię na jednej połowie garka robię lasagne, a w drugiej połowie zrobimy nadziewaną dynię. Także wszystko w jednym garku. Wszystko zrobimy w jednym garku. Ok. I tu dajemy ostatnią warstwę.
Okej. Okay. Witam panią Annie. No nie, Ula, co chciałaś powiedzieć? No nie. A, no nie, że nie wiedziałaś, że zrobię bułki. No i o to chodzi, by w kuchni eksperymentować. Dokładnie. Ja dzisiaj eksperymentuję na całego. I na pewno będzie pyszna. Ponieważ z naszymi przykrywkami naprawdę tak łatwo gotować, łatwo, szybko i to jest coś niesamowitego. Ok. Tutaj zrobimy ostatnie nadzienie. To jest beziamela, sos beziamelowy, który zrobiłam w domu wcześniej, już sobie przygotowałam, żeby było szybciej. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę pisać. Odpowiem na wszystko. Na wszystko. Ok. I tu mamy jedno. I teraz robimy dynię. Oczywiście dynia surowa. Wszystkie kawałki są tutaj surowe. Zobaczcie. Super. I teraz tak, ja daję sera żółtego. Sera żółtego damy. Trochę szynki. Olejemy troszeczkę olejem. I parmezan. I robimy następną warstwę. Sì, Romy, dai. Se parti adesso ce la fai ad arrivare, eh? Ti aspetto. Ok, ser żółty. Mamy trochę mozzarelli. Olej. I następną warstwę. I tak przekładamy. A zapomniałam szynki dać, a to damy teraz. No niestety, emocje buzują. Nie ma się co oszukiwać. Damy trochę szynki. I ostatnią warstwę dyni. No, chyba sobie troszeczkę za mało ukroiłam, no ale to nic. Będzie jak będzie. Troszeczkę oleju.
Potrzebujemy parmezanem. Zobaczcie, wszystko zrobiliśmy w jednym garnku. Pierwsze i drugie danie. Teraz dajemy na gaz. I zostawimy na około 20 minut. Są jakieś pytania? W międzyczasie zrobimy dzisiaj nasze bułeczki na naszej patelni do grillowania. Zobaczcie. Na naszej patelni do grillowania. Podgrzejemy troszeczkę patelnię. To są nasze bułeczki z dyni. Bardzo proste ciasto. Dajemy troszeczkę mąki. Później Wam oczywiście podam przepis dokładny. Mąkę, dynię startą, wody, proszek do pieczenia na słono. I nie pamiętam, później Wam podam dalej. Dziękuję, Ulka. Brawo. Do lasagny nie idzie trochę wody? Nie, Ula, nie idzie wody, ponieważ dałam do ziemle, tam już jest mleko w środku, także już jest trochę mleka i nie potrzebuje wody. Na pewno. Maciej Kuker na pierwszy rzut oka to jest zwykła przykrywka ze stali nierdzewnej, która skrywa pewien sekret. Pozwala nam na przygotowanie różnych rodzajów gotowania przy użyciu dwóch kombinacji. Wilgotnego ciepła wytwarzanego w garku i ciepła odbitego od pokrywki w dół. Pozwala to nam na gotowanie potraw w niskich temperaturach, dzięki czemu ich właściwości organoleptyczne są prawie niezmienne. W ten sposób możemy gotować zdrowo i bez utraty smaku. Nasze potrawy będą mniej tłuste, ale również smaczne. Zobaczcie, jaka super dynia. Teraz zobaczymy tutaj, czy nam się rozgrzała. A w międzyczasie może posmażymy trochę dzisiaj tak na szybkiego. W międzyczasie, jak się nam będzie robiła tutaj lasagna. O, zobaczcie, już się gotuje. Tylko pokaż lepiej. Zobaczcie, widzicie? Już nam się tutaj wszystko gotuje. Temperatura już dochodzi. Już się zaczyna podnosić. To jest nasz dzwonek chłodzący. Ten dzwonek chłodzący nam wskazuje, kiedy temperatura dojdzie do 96 stopni. Okay. Usmażymy frytki. To jest olej, który ja już używałam parę razy. Dzisiaj Wam chcę pokazać że w tym oleju będziemy dalej smażyć. Usmażymy frytki. Wyciągniemy frytki prosto z zamrażarki. Zobaczcie, frytki z zamrażarki. Dajemy do zimnego oleju. To jest właśnie piękne z naszymi przykrywkami. Naszymi przykrywkami możemy smażyć, możemy włożyć produkty do zimnego oleju.
i one wcale nie naciągają olejem. Zobaczcie, ogień jest wyłączony. Teraz włączymy. I z tymi przykrywkami olej nie przekracza 96 stopni. Także się nie wytwarza substancji nagotwórczych. I dlatego możemy go używać wiele razy, nawet 6, 7, w zależności ile smażymy, 8 razy. I zostawimy tutaj. Zobaczcie, tutaj w międzyczasie się nam gotuje, smaży. Zostawimy frytki, zostawimy lasagne. I zobaczymy tutaj nasze kolony. Chodź, pokażemy. I teraz wrzucimy bułeczki na naszą patelnię do grillowania. Wyjdzie, Ulka, wyjdzie, wyjdzie wszystko. Z naszymi garkami po prostu wszystko wychodzi super. Niektórzy już mówili właśnie, że nieraz nawet coś gotują i zapomną wyłączyć gaz, na przykład jak robią mięso, cokolwiek. I po prostu nic się nie pali. Kompletne zero. Ponieważ tymi naszymi garkami po prostu są tak zrobione świetnie z kamienia diamentowego albo z wulkanicznego, że nic nie przybiera do naszych garków. Nasze garki, na przykład Perfekta, ma certyfikowane aluminium spożywcze. Ten garnek zaraz Wam pokażę, a tym, którym robiłam beżamelle, Nicolo, pokaż. Tym garku, którym robiłam beżamelle, to jest garnek, który idzie i na gaz, i na indukcję. To jest certyfikowane aluminium spożywcze, gdzie nic nie przywiera. Zobaczcie, kompletnie nic do tego. I ten garnek mamy w promocji teraz, jeżeli ktoś by był zainteresowany, za jedyne 69,90 euro. Mamy już do dyspozycji w Polsce. Bułeczki około 10 minut. Do dyspozycji w Polsce mamy też garnek, który idzie, ten kwadratowy garnek, który idzie na gaz. Ten garnek idzie tylko na gaz. On też kosztuje 69,90 euro przykrywką. On jest kwadratowy. W kwadratowych garkach możemy, tam wchodzi 30% więcej potraw, ponieważ nie jest okrągły, także możemy włożyć większą ilość potraw tego garka. I ten garnek też mamy za promocję za 69,90 euro, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Tutaj nam się gotuje. Tylko dwie sztuki, Ula. Dwa ci tylko zostały, no ale dobrze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, dostały nam jeszcze dwa sztuki tych garków. Chciałam Wam zaproponować, kochani, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zorganizować prezentację w domu, bardzo prosimy o kontakt. Ktokolwiek nam zorganizuje prezentację w domu i zaprosi 4 osoby na prezentację, gdzie my pokażemy, jak się gotuje, jak się używa naszej przykrywki, dostanie w prezencie przykrywkę. Tą przykrywkę tutaj 16 Baby.
Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze zimny olej, także frytki jeszcze się muszą zacząć dopiero smażyć. Robimy wszystko w zimnym oleju, a tutaj w międzyczasie, Nikolo, zobacz. Tutaj nam puściła dynia i lasagna nam puściła trochę wody. Kwadratowe przykrywki. Ojej. Te kwadratowe przykrywki. Zobaczcie. Tu są te otwory Venturiego, gdzie powietrze, które się unosi z garnka, kiedy gotujemy, ono się unosi do tych, wchłania się do tych dziurek, krąży w środku przykrywki i nie wychodzi na zewnątrz, ponieważ z powrotem odbija do garka. Ciepło się rozprowadza równomiernie po garku, także możemy, jeżeli gotujemy, gotuje nam. Zobaczcie, tu jest prostokątny garnek i ja mam tylko jeden gaz. To ciepło nam się rozprowadza równomiernie po całym garku, także nam gotuje jedną z jednej strony i z drugiej strony. A, żeby to tak było łatwo, Ulka, przesłać do Polski. Zapraszam do Włoch. Zapraszam do mnie. Tutaj wam, może wam wezmę inną przykrywkę, którą wam pokażę. Bo tamto używaliśmy. Jak mówiłam, to są te otwory Venturiego, gdzie powietrze, kiedy gotujemy w środku, wchłania nam powietrze, krąży nam w środku. To jest dzwonek chłodzący. Już wam rozkręcę, żeby wam pokazać. To jest dzwonek chłodzący. Te otwory Venturiego, zobaczcie, powietrze, które nam wchłania do przykrywki, krąży tutaj w środku i później nam z powrotem odbija do garka i regeneruje brzydkie zapachy aż do 80 stopni. A nie patrzyłam na zegarek, Nikolo. Kiedyś mi włożyli lasagne, nie widziałam. Od 8:20 mniej więcej. Poczekaj. Już wam pokażę, podaj adres, to może dojadę. Na pewno dojedziesz, Ulka, na pewno. Podam ci dokładny adres, spokojnie. Zapraszam i czekam. Zobaczymy tutaj frytki. O, zobaczcie, frytki nam się już smażą. W międzyczasie zobaczymy naszą lasagne i naszą dynię. Zobaczcie, jak ona już jest w miarę miękka. Damy większy ogień. Tu zobaczymy bułeczki. Zobacz, jak bułeczki rosną. Jeszcze poczekamy na chwilę. Zostawimy jeszcze na chwileczkę. Jeżeli chodzi o robienie punktów, chciałam wam. O, zobacz, Nikolo, pokażemy jeszcze wcześniej dzwonek chłodzący. Teraz temperatura dochodzi prawie do 96 stopni i ten dzwonek chłodzący się nam podnosi, gdzie nam sugeruje, że temperatura właśnie dojdzie do 96 stopni i nie przekroczy 96 stopni i nie wytwarza w ten sposób substancji rakotwórczych, które nam po prostu źle służą. Mówiłam o zbieraniu punktów. Tu możemy zrobić zbieranie punktów. Oczywiście tu niestety piszę po włosku, nie piszę po polsku. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś, kto kupi dla siebie albo
Mamy się, czyli literatury. I do święta Bożego Narodzenia możemy robić prezenty dla znajomych, dla rodziny, dla mam, dla teściowych, dla siostr, dla wszystkich, dla koleżanek. I jeżeli zakupimy za każde 100 euro, mamy jeden punkt. I my już mamy dużo ludzi, którzy w Polsce nam robią właśnie zbieranie punktów. Za każde 100 euro dostajemy jeden punkt i jeżeli zrobimy 5 punktów, dostajemy w prezencie albo garnek, albo przykrywkę, kto co woli. A jeżeli zrobimy 10 punktów, to możecie sobie skompletować garnek z przykrywką, albo dwa garki, albo dwie przykrywki, to już później wytłumaczymy wszystko. Zobacz, Nikolo. Tutaj frytki nam się smażą. Zobaczcie, temperatura nam doszła. Tu się wytwarza para. Zobaczcie, teraz ta para mi tutaj z tej przykrywki. Zobaczcie, jak woda leci. Tu się wszystko nam gotuje. Zobaczymy. Ojej, to nie popatrzyłam na zegarek, ale myślę, że już chyba ponad 10 minut, jak się nam to wszystko tutaj smaży. Gotuje. Zobaczymy bułeczki. Teraz już chyba jest. Obrócimy. I zostawimy jeszcze. Może damy troszeczkę większy gaz. Są jakieś pytania? Nie ma pytań. Z naszą przykrywką Magic Cooker, zobaczcie. Olej nie pryska. Olej nie pryska, ponieważ wszystko z tą przykrywką się nie pali. Zostaje wszystko w naszym garku, wszystko w środku. Zobaczcie, kuchenka jest czysta. Także nie musimy później tracić czasu, żeby sprzątać, żeby czyścić, żeby robić. Po prostu jest rewelacja. Nic nie pryska, nic się nie brudzi. Wszystko zostaje w środku garka. Ja Wam teraz pokażę, później mam oczywiście rozkroję bułeczkę. Pokażę Wam teraz te bułeczki, którą zrobiłam wcześniej, już jedną, żeby Wam pokazać. Do środka możemy nadziewać różnymi rzeczami. Ja tutaj akurat dam sera białego. Wszystko jasne, Ula? No to super. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście albo do Uli, albo do mnie prosimy. Tutaj dajemy taką kiełbasę włoską. Damy trochę rukoli. I gotowe, zobaczcie. Mamy bułeczki z dyni. Pyszne. Ok. Poczekamy tylko, aż nam wyparuje woda trochę. Musimy jeszcze zostawić. Co jest bardzo ważne? Jeżeli ja teraz akurat poniosłam przykrywkę. Bułki zrobię jutro. Ula, mówię Ci, dosłownie 5 minut mi zeszło, żeby te bułki zrobić. Rewelacja, szybko, naprawdę. Bez problemu. Jeżeli podnosimy, jeżeli sprawdzamy frytki, w jakim punkcie są i podnosimy przykrywkę, to musicie pamiętać, żeby albo wyłączyć gaz, albo ściągnąć garnek z gazu, ponieważ kiedy otworzymy przykrywkę, zobaczcie, frytki już są prawie usmażone. Bez przykrywki olej przekroczy 96 stopni. Także on się nam spali i wytwarza nam substancje rakotwórcze.
tylko z naszą przykrywką nie przekracza. Tak, Monika, wszystko podam później. Albo później, albo najpóźniej jutro. Podam przepisy na wszystko, dobra? Nagrałam filmik, zrobiłam wszystko, ja przygotowałam. Także później wrzucę na grupę. Teraz weźmiemy... Wyciągniemy frytki. Tutaj. Czekaj, Nikolo, wezmę. O, nie mogę znaleźć. Już chwila, moment. Tylko nie mogę znaleźć. Okej, okay, znalazłam. Spadło mi tutaj coś. Zobaczcie, wyciągniemy. Lasagne możemy już wyłączyć, ponieważ ją zostawimy w funkcji samodzielnego gotowania. Zobaczcie, ja wyłączyłam gaz. Temperatura już jest wysoka, zostawiamy wszystko pod przykryciem i teraz ona dalej nam się gotuje. Gdzie my zaoszczędzamy aż do 50% oszczędzamy na zużyciu gazu, ponieważ... Gaz wyłączamy, przykrywka zostaje wszystko przykryte, to się tam wszystko gotuje dalej i poczekamy jeszcze na chwilę. Frytki są gotowe, o kurczę, musimy wyciągnąć szybciutko. Zobaczcie. Już jest gotowe. Szukałam specjalnie do zeszkła, żeby wam pokazać, jak one są chrupiące. Zobaczcie. I oczywiście dla nowych, a ceny gazu idą w górę. Dokładnie. Dla nowych chciałam wam pokazać, wiem, że to nieapetycznie wygląda, ale jestem u siebie w domu, tak żeby później, jak włożymy palec do oleju. Zobaczcie, ten olej, z tym olejem nie możemy się poparzyć. Zobaczcie, zobaczcie, on jest gorący, bo on jest gorący, ale na tym oleju nie możemy się poparzyć, ponieważ on nie przekroczył 96 stopni. Także nie ma... obawy, że jak smażymy coś, robimy, gotujemy, możemy się oparzyć. Oczywiście wam chcę pokazać, w jakim stanie dostał jeszcze olej, który ja już używałam wcześniej. Ten olej. Już wam pokażę szybko. Czekaj, Nikolo. Tutaj. Wam chcę pokazać. Teraz przelejemy do szklanki. Zobaczcie, to jest olej po następnym smażeniu. Widać kolor? Ok, super. Zobaczymy, jak to nasze bułeczki. Bułeczki są zmienimy z tej strony. Bułeczki są gotowe. I myślę, że tutaj lasagna i dynia już też jest gotowa. Pokażę. Ciągniemy. Chcę wam pokazać. W jednym garku zrobiliśmy dynię nadziewaną i lasagne. To jest dynia
I tu mamy lasagne. Czekaj. Trochę nam tu wody dostało, ale ja sobie tu już później zostawię jeszcze funkcję samodzielnego gotowania, żebyście dużo czasu nie tracili ze mną i żeby mi to wyschło. No, lasagne ogólnie potrzebuje się ostudzić, także ona jest jeszcze po prostu za gorąca. Ale chcę wam tylko pokazać efekt finałowy. Ok. Zobaczcie kolor. Zobaczcie, w ciągu 40 minut zrobiliśmy dynię. To jest, zobaczcie, co wam. Lasagne uwielbiam w każdej postaci. Tak, Monika, lasagne można zrobić ze wszystkim. Ciao, Palma. Ale smakołyki, zapraszam. Zobaczcie, co wam pokazać dynia, jaka jest miękka, jaka jest, może w ten sposób zobaczycie, jak ona jest miękka, że ona jest ugotowana, zrobiona. Zobaczcie. Ok. Oczywiście to wszystko musi ostygnąć. I tu mamy lasagne na biało z dynią. Wszystko super. Zobaczcie. Wszystko ugotowane. I oczywiście nam zostały bułeczki. Bułeczki teraz wyciągniemy. Jeżeli macie jakieś pytanie, proszę pytać. Lasagne rewelacja. No mówię wam, że super wygląda i na pewno super smakuje. Wyciągniemy bułeczkę. Przekroimy jeszcze. I na tym zakończymy naszą transmisję. Spettacolare. Vero, Palma, guarda. Guardate. Brucia, no, eh? Gorące. Aha, powiedziałam po włosku, zamiast po polsku. Ach. Weźmy papier. Zobaczcie. To są nasze bułeczki z dyni. Nie potrzebują, nie, ciasto nie potrzebuje, żeby rosło, nie potrzebuje nic. 5 minut naprawdę ciasto zrobione, 10 minut na gazie, bez włączania piekarnika. Zobaczcie, na przykład w piekarniku, jak robimy takie bułeczki, to musimy włączyć piekarnik wcześniej, nawet 10-15 minut, żeby nam się nagrzał. Plus tego musimy zostawić bułeczki w środku, zanim się zrobią. Także oszczędzamy na czasie, na prądzie, na gazie, na wszystkim. I bardzo polecam i zapraszam wszystkich do oglądania naszej transmisji. I dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję, dobranoc.